Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Mandzio, a oto jest kolejny odcinek Polybridge'a oczywiście. W chwili, kiedy to oglądacie, jestem już na turze z Ridzonu, o ile się nie mylę, dlatego, o kurde, o cholera, słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o ten tur Ridzonowy, to oprócz Poznania, który będzie prawdopodobnie jutro, czyli w niedzielę, właśnie tutaj mamy któryś tam grudnia, już się pogubiłem praktycznie tego, za to, bo wszystko nagrywam sobie na zapas, to jeszcze na resztę eventów, oprócz tam Poznania, możecie bilety dokupić, wszystko macie na stronie tour.ridzon.eu, sobie sprawdźcie. I słuchajcie, poza tym ja się staram, jak widzicie, nagrałem materiały na zapas, żeby były codziennie, jak jestem na turze Ridzona, żeby chociaż były escapisty, ale oprócz tego staram się jak mogę, żeby były co dwa dni filmy z innych gier, bo ja wiem, że się skupiłem tylko na escapistach i za to przepraszam wszystkich, którzy wolą inne gry, ale już mówiąc tutaj o grze, którą dzisiaj gramy, dzisiaj mamy za zadanie samochód dostać z punktu A do punktu B, mając jedynie 7 drogi. Hurra! Wspaniale! Haha, wspaniale, jakby to powiedzieli Darwini. Jak widzimy, naprawdę będzie wspaniale. Dobra, mi się wydaje, że on musi tak polecieć stąd. Tutaj się, bo to się nazywa wszystko swing jumps. O tutaj, o tak się walnąć. Później tutaj się o tak walnąć i wylądować tutaj. Zobaczmy, czy nam gra w tym pomoże. Zróbmy na razie coś takiego. Wyłączmy sobie grida, ponieważ grid nam nie jest tutaj potrzebny. Zróbmy sobie coś takiego, na pewno będziemy potrzebowali tutaj wspornika. Wspornik się nam ostatnio bardzo często przydaje. A wspornik myślę, że gdzieś w takiej wysokości będzie akurat. No i sobie tutaj zróbmy standardowy trójkąt i zobaczmy, gdzie nasz samochodzik wyląduje w takim wypadku. On się tutaj wszystko pięknie trzyma. O, lecisz o tutaj, dobra, okej, to brzmi sensownie, to wygląda realnie, to brzmi sensownie. Zróbmy tobie coś takiego, mój drogi. Zobaczmy, jak ty zareagujesz na coś takiego, tylko że to powinniśmy tobie zrobić bardziej coś o tak. Coś, myślę, że coś takiego będzie dużo bardziej sensowne. Jezu, jak mnie oko zaswędziało, o jacie, słuchaj, o nie, no bo... O kurde! O, słuchajcie, to była tragedia z tym okiem! Ja nie wiem, co mi się stało, nagle jak zaczęło mnie swędzić, no myślałem, że umrę. Dobra, tutaj, jeżeli chodzi o tego swinga, to mi się wydaje, że możemy go zrobić na kabelkach. Zobaczcie, mamy kabelki, zobaczmy, jak zrobimy go na kabelkach, jak on się będzie trzymał. O Jezu, to było okropne. Jak on się będzie trzymał? O, leci sobie, oj, 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 troszeczkę niżej to wszystko poprosimy. Okej, okay, leci sobie, uwaga, o, oj, jeszcze troszeczkę niżej, troszeczkę bardziej tego. No zobaczmy, jeszcze odrobinę niżej poproszę to wszystko. Uwaga, leci sobie, o, i udało mu się, tylko nie wytrzymał, okej. Okay. Zobaczmy, jeżeli zrobimy to ze stali. Leci, leci, o, jaki boss, wy go widzieliście? Zajebisty jest. Słuchajcie, zajebisty on jest, może nie potrzebuje nawet dwóch, może jeden mu wystarczy, tylko po prostu taki ze stali. Zobaczmy, leci o tak i leci w tą stronę, dobra. On musi się troszeczkę, może on powinien się nie zacząć bujać stąd, tylko zacząć się bujać stąd. I on wtedy, zobaczcie, leci o tutaj i co za czempion byłby. Ale z niego byłby czempion, gdyby mu się udało, dobra, leci o tak. Zdążył, zdążył, wow! Jakie tutaj robi on niesamowite rzeczy! Lubię gościa, uwielbiam go! On jest zajebisty! Jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy w tym programie! Czegoś takiego w tym programie my jeszcze nie mieliśmy. No kurde, no naprawdę. Ja gościa uwielbiam. No zobaczmy, czy on coś takiego by dał radę przeżyć. O! Okej, coś takiego. Mogłem niżej? Mogę niżej, ale to jest poza budżetem już. No zobaczmy, leci tutaj, powalony on jest niesamowity, ale dobra, nie może robić aż takich fikołajków, no bo po prostu to nie przejdzie, no sorry, coś takiego po prostu nie przejdzie nam, ale zróbmy coś takiego, niechaj tutaj się trzyma mocniej, zobaczmy, coś takiego przetrwa, czy znowu jest za mocno, o Jezu, jak się rozwala, nie, 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 tutaj musi być absolutnie chyba wszędzie stal, chyba tutaj nie ma przeproś, tutaj musi być wszędzie stal, tak? O coś takiego nam chodzi, zobaczcie, że leci tak, tak, tak i od razu zjeżdża tutaj w dół, dokładnie o coś takiego nam chodzi. Tylko, że nasz drogi kumpel musi się o tutaj złapać, o tutaj musi się zaczepić o ten punkt koniecznie i dalej musi sobie po prostu przyjechać, zobaczmy, czy nam budżetowo starczy. Nie starcza nam trochę budżetowo i tutaj widzę, że jest trochę źle, ale zobaczmy coś takiego, żeby to się nie bujało. To się nie może absolutnie bujać, bo jak to się buja za bardzo, to będzie bardzo, bardzo źle. Leci tak, leci tak, leci tak, oj! Prawie mu się udało! Prawie mu się udało! Zobaczcie, jak malutko mu tego brakowało. Leci tak... No nie, on, bo on wypada, on tutaj w środek wpada w ogóle, w punkt środkowy. Zatem trzeba go tutaj już o tak złapać.
O, i pięknie przeleciał wszystko, ale to wszystko jest pon wyżej budżetu, zatem nie może tak być. Co jeżeli zrezygnujemy z tego? Mocno się bujasz? No trochę się bujasz, ale nie bujasz się jakoś mega mocno. Uwaga, dasz radę? Prawie mu się udało. Zobaczcie, no my naprawdę mamy mistrzunia tutaj, co kieruje. To jest naprawdę mistrz. Okej, jedzie i mu się udało i jesteśmy pod budżetem. Most numer 1 rozwalony. Świetnie, super, łapka w górę. Okej, lecimy z kolejnym. Underbridge. Okej, mamy taksówkę, mamy 40 tysięcy budżetu i musimy wejść pod to. Okej, to może troszeczkę zająć nam czasu, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Taksówka nie jest zbyt wysoka, ale myślę, nie, coś takiego to jeszcze mu dałem mu trochę za mało miejsca, żeby na przejazd, bo on musi pod tym przejechać. Trzeba o tym pamiętać, że on musi pod tym przejechać. Okej, myślę, że coś takiego jest dużo bardziej w naszym guście jakimkolwiek. No Jezu, coś takiego bardziej, trochę nie dopasowałem to wszystko. Okej, etap drugi naszego mostu został ukończony. Zrywa się teraz z tego spornika, ale umocnijmy to, dajmy tutaj stal i zobaczmy, jak teraz się trzyma. No jeszcze troszeczkę go ciągnie, no ale myślę, że jeżeli tutaj dodamy drewno, to wtedy wszystko będzie już raczej cacy. Chyba tak. No przynajmniej powinno być, moim zdaniem powinno być już okej. Zaraz zobaczymy. Okej, uwaga, jazda próbna, dwa się już zerwały sporniki na samym początku, ale jedzie. A nie udało mu się. Ale jestem już blisko rozwiązania, całkiem jestem blisko rozwiązania, się zdziwiłem. Wiecie, co mi bardzo, bardzo pomogło? O, dodanie tych linii naprawdę mi bardzo pomogło. Jestem ciekawy, jak ja mogę teraz uciąć koszta, żeby po prostu te liny sobie tutaj utrzymać, ponieważ mimo wszystko one chyba bardzo dużo dają, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczcie, że te liny tutaj trzymają, ale tutaj już nie daje rady most, czyli o tutaj przydałoby się go wzmocnić stalą. Tylko że to cholera jasna będzie drogie. Takie utwardzenie wszystkiego może być naprawdę bardzo, bardzo drogie, no ale zobaczymy jak pójdzie. Czy mu się uda? Udało mu się, zajebiście, poniżej budżetu, moi drodzy. Przechodzimy dalej. Ale mam dzisiaj dzień na tworzenie mostów, ale rozwalam. O, fuck, co to ma być? Czy co? Ja mam same kable i drewno? Jak ja do cholery... Ej, ja tutaj nawet nie mogę stworzyć sobie drogi. What the fuck, jak i one mają się tutaj dostać? Ja mam 65 tysięcy na to, nie no, słuchajcie, przepraszam bardzo, ale ja z tego mostu rezygnuję, ja przychodzę do kolejnego mostu, to jest bullshit ten most. Ja sobie zobaczę poradnik w internecie, jak trzeba go wykonać, ja naprawdę nie chcę myśleć, ile tutaj pracy muszę włożyć, żeby to zrobić. Nie chcę nawet mi się, kurde, myśleć. Dobra, jeżeli chodzi o tą mapę, to jest to kompletny bullshit, ale jest na nią bardzo proste rozwiązanie. Ja w ogóle zapomniałem, że coś takiego istnieje. Zobaczcie, ponieważ teraz Polybridge wprowadził coś takiego jak opcja kopiowania i on chyba specjalnie to wprowadził tutaj, że tak powiem, no dla tego, co się tutaj dzieje. Ponieważ zobaczcie, po chwili, kiedy zrobimy sobie coś takiego, to możemy sobie skopiować, że tak powiem, linijkę. Że sobie możemy skopiować linijkę, że ja tego wszystkiego nie muszę stawiać ręcznie. Okej, to wcale nie jest trudny most. Ja myślałem, że... Bo nie, on nigdy nie był trudny. Ja po prostu się bałem, że on będzie niesamowicie czasochłonny. Nie no, słuchajcie, jeżeli ja naprawdę mogę rozwiązać to w ten sposób, że sobie wszystko skopiowałem, to ja niepotrzebnie narzekałem. Przepraszam, przeraziłem się na samym początku. Nie no... Naprawdę oni przejadą po tym? Nie, oczywiście, byłoby za prosto. Muszę jakieś wzmocnienia pewnie gdzieś dodać. Ale to ma dużo więcej sensu, aniżeli by miało wcześniej. Tutaj ja widziałem, że goście dało tutaj jedno wzmocnienie. Nie mam do tego pojęcia po co. W ogóle mi się dziwnie kamera obróciła. Rzeczywiście, to jedno wzmocnienie sprawia, że nagle wszyscy mogą jechać. Nie wiem, o co chodzi, ale działa. Nie no, ja spodziewałem się, że to będzie dużo gorsze, co nie, że to będzie dużo cięższe, to się okazuje, że to jest takie proste. Rzeczywiście potrzebowałem pomocy z internetu, co nie, ale zapomniałem po prostu o istnieniu takiej funkcji jak kopiuj wklej. Na razie, no super, super, dobra, przechodzimy do kolejnego poziomu. Down, 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 up, what the fuck, czyli ten musi do A, a ten musi... Wow, okej, to może być ciekawe. 37 tysięcy na to mam. A więc tak, czego my jeszcze potrzebujemy? No tutaj mamy od razu podpórkę taką sugerowaną, bardzo miło, bardzo przyjemnie, że nie musimy sami tego robić, tylko mamy podpórkę sugerowaną od góry. Możemy sobie jeszcze tutaj walnąć podpórkę, to na pewno się przyda. No jakiekolwiek wsparcie, jakie możemy zapewnić, to jest tutaj na wagę złota, bo to są bardzo ciężkie traki już. O tak się teraz buduje to wszystko, bo inaczej po prostu nie widzę. No inaczej najzwyczajniej w świecie ja po prostu nie widzę, czy ja to robię dobrze. Muszę tak na to patrzeć. Warto spróbować. Do odważnych świat należy.
O, teraz się trzyma, okej. Okay. Schodzi na tu, zjeżdża. No to kwestia, czy ja hydrauliksa nie zwalę. Jeżeli nie zwaliłem hydrauliksa, powinno być okej. Okay. Zmieści się? Zmieścił się, okej. Okay. Jak mi poszedł... No nie! Nie gadaj, że się nie... O Jezus! O, teraz mu się udało. Oj. Ale spieprzyłem całkowicie hydrauliksy, okej. Okay. Dobra, warto widzieć, że spieprzyłem hydrauliksy. Okej, okay, słuchajcie, wydaje mi się, że to mam. Tak wygląda moja konstrukcja właśnie. Jest to z użyciem hydrauliksów. I uwaga, ja wiem, że to można zrobić bez hydrauliksów, ale mi się udało z hydrauliksami, bo chciałem sobie udowodnić, że po prostu umiem z nich korzystać. No i wygląda to następująco, że A sobie zjeżdża normalnie do A bez żadnego problemu, a B czeka na swoją kolej. Moim zdaniem jest to całkiem niezły efekt. Fajnie to wygląda i to działa. To nie jest moc jednorazowego użytku, który będzie działał cały czas. Patrzcie, on ten się tutaj opuszcza, jest ściągany o tutaj tym hydrauliksem i sobie wjeżdża normalnie na górę i wszystko działa przepięknie. Jestem dumny z tego mostu, bo to jest naprawdę jeden z moich lepszych mostów. No i sobie zrobimy jeszcze jeden ostatni most, który jest o tutaj w ogóle w tym tego 3.12 i będziemy mieli A do A. Dobra, najpierw jedzie tutaj torpeda, a później tego. No dobra, i mamy tylko 10 drogi. Wydaje mi się, że w tym moście nie wolno robić szaleństw. To znaczy nie w tym moście, tak, w tym moście nie wolno robić szaleństw, ponieważ jest napisane elevation, czyli zróbmy windę. Pamiętacie? Kiedyś robiliśmy windę taką i ona nam zadziałała i teraz chyba musimy ponownie zrobić windę, zwłaszcza, że zobaczysz, że droga idealnie nam tutaj pasuje. Okej, no to jak to, żebyśmy zrobili windę, to zróbmy im windę. Chciałem zrobić jakoś fajnie wyskoki, wiecie, wybuchy, ale musimy zrobić tradycyjnie. Tak chyba po prostu będzie szybciej, tak mi się wydaje, że będzie szybciej, być może też lepiej, czyli kopiujemy to tutaj sobie. I jakie to jest wygodne narzędzie, to sobie kopiujemy o tak. O, pięknie. I teraz to będzie musiało się trzymać jakoś na przykład stalą ze sobą, żeby nie upadły. Okej, okay, pięknie. O, i muszą być one tutaj do siebie przyciągnięte. Nie wiem, czy coś takiego wystarczy. One muszą być do góry przyciągnięte, nie. Czyli my będziemy potrzebowali jeszcze stali, ponieważ muszą być przyciągnięte do góry, a wątpię, żeby się to utrzymało na nie stal. Zróbmy tak, żeby było idealnie, okej. Okay. I po prostu drewno połączmy. Ej, super symetryczny most. Podoba mi się, bo jest bardzo symetryczny ten most. I zobaczmy coś takiego, żeby kontrakt tutaj. Myślę, że na minus 1% żeby aż było, że naprawdę musi mocno tu... A nie, 50% to właśnie będzie najmocniej jak się da. Okej, nieważne. Zawsze mi się mylą te hydrauliksy. Okej, 50%. Halo. I tutaj musi być split joint. Okej, dobrze. Czy są dobrze split jointy zrobione? Tutaj powinna być jedynka. Wszystko przyciągamy. A tutaj dwójka, tak? Chyba tak, nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Zaraz zobaczymy. Dobra, on sobie tutaj na spokojnie śmiga. Oj, nie, źle ciągnie. Tutaj powinna być jedynka, tak? Zobaczmy, może teraz będzie dobrze. Po co ja to zmieniałem? Wszystko było okej. Okej, idzie do góry, ale dlaczego go tutaj trzyma? Czyli tutaj dwójka powinna być, tak? Teraz jest chyba dobrze. Czemu ja to zmieniałem w ogóle? Wszystko było dobrze. Halo, dlaczego się źle przyciągnąłeś? Tak, dokładnie, w ten sposób, dajesz. Co? Jak to tylko tyle? Jak to mogę powiększyć? Mogę to powiększyć w taki sposób. Ojeju, ale tutaj mi to drewno przeszkadza. A musi to być drewno? Nie musi być tego drewna pewnie. Zróbmy to w taki sposób po prostu. No. Dajesz do góry. Dajesz, Malina, ciągniesz. Okej, nie pociągnąłeś. Pamiętam, jak można to było inaczej. Patrzcie, przecież można to było jeszcze w ten sposób zrobić, że tutaj dajemy kolejnego hydrauliksa i one będą się przyciągać do siebie nawzajem. O, może coś takiego zadziała. Jezu, jak mnie ta ręka boli. Cały czas sobie macham tą ręką, ponieważ mnie strasznie ona boli. Ej, działa! Trybi! Nasz most działa za pierwszym razem. Trochę bardziej, proszę. A nie mogę trochę bardziej. Okej, chyba załapał, chyba mu się udało. Uwaga, zjeżdża ten samochód. Jeju, jak to się buja! Nie, jeszcze odrobinę. No kapeczkę, no proszę, tyci potrzebuję. Uda wam się na tyci. O, dokładnie, bardzo ładnie. I tobie też się uda na tyci. Wierzę, że wam się uda. No dawajcie, tyci. No już o tyle brakowało, co nie? Takiego małego, tyle brakowało, no. I za dużo. Uwaga, robimy coś innego, zrobimy coś takiego. Zobaczymy, czy to wyjdzie trochę bardziej. No bo to jest inna wariacja na temat tego mostu, co robiłem. Uwaga, podnosi. O Jezu, jak wysoko! Ojeju, uspokój się, człowieku! Uspokój się, jak ty mnie podnosisz? Trochę za bardzo. 25% wystarczy. To jest inna wariacja na tego mostu, na temat tego mostu. Zobaczymy, czy ona wyjdzie lepiej. Ale nie może go podnosić aż tak wysoko, no bo poszalał na maksa. No, 25% nadal za dużo, 22% bym powiedział może. No jeju, takie bawienie się w te procenty jest słabe. No ale teraz myślę, że się uda wreszcie. No dalej, liczę na ciebie, moście.
O, okej, okay. trochę za dużo, chyba jeszcze opad. Dalej, wjechał. O ja ci pierdzielę, 23, nie, 21 w tą stronę. O, jest super równo, wjeżdża, jedzie i przejechał, proszę Państwa, udało nam się. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Polybridge'a, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek Polybridge'a, bo one, żeby mi nagrać, zajmują bardzo dużo czasu i pewnie dopiero jak wrócę z Ridge Tour, będzie kolejny Polybridge, no bo potrzebuję 2-3 godzin, żeby nagrać taki jeden odcinek, żeby przemyśleć te mosty, żeby one fajnie wyszły, co nie, bo ja nie chcę ściągać zawsze z neta, czasem ściągnę, czasem nie. Dzisiaj się przyznałem, że jeden most patrzyłem z neta. No i słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jak mówiłem, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, hej!